zahipnotyzowany stoję i patrzę na łososia, który się wręcz rozpływa w głębokim tłuszczu. To dziwne, prawda? Nie sądzisz? Troszeczkę, może i dziwne, ale na ten program wyjątkowo w głębokim tłuszczu smażymy, bo inaczej proces smażenia mógłby być bezpuszczowy, ale to dużo dłużej by trwało. Znaczy nie, ja mówiłem, że to dziwne, że tak stoję, zahipnotyzowany, bo to, że w głębokim tłuszczu, to mnie w ogóle nie dziwi, tylko nigdy się tak nie wpatrywałem w łososia po prostu i zastanawiam się, co mi się stało. Z wody do tłuszczu. A czy to już jest gotowe? Czy ja mogę ci jakoś tutaj tak, pomóc? Tak, już w tym momencie to jest końcowa sprawa, zaraz już sałatki są podane do stołu. W tym momencie ja będę wykładać już, bo już jest łosoś dobry. Czy możemy w takim razie zaprosić Asię do stolika, a ty nam jak to rozumiem podasz, tak? Tak. Ojej, to ja się może odsunę. Trudno jest mi się oderwać od tego łososia. Asiu, zapraszam ciebie, proszę. Dziękuję bardzo. Rozsiądź się, zapraszam cię na ekskluzywną kolację, właściwie śniadanie, ale nieważne. Ale dziś płacę ja. Dziś płacę ja, także rachunek, że tak powiem, jest otwarty. Co jest będziesz uregulowany, chciała? Tak, co będziesz chciała, możesz oczywiście sobie zażyczyć. Póki co, na dobry początek proponuję ci właśnie tą sałatkę. A czy to się je jako aperitif, czy to się je na końcu? Można to zjeść. Można to zjeść przed posiłkiem głównym, więc. Tak, muszę powiedzieć, bardzo dobre, że arbuz dojrzała, zresztą już to nadmieniłem. Jak widzę, do tego wszystkiego mamy przyszykowane już pieczywo, no bo jak rybka, to mam rozumieć, że z pieczywem. Z pieczywkiem. Idzie łosoś. Dziękuję bardzo. Powiem tylko, że świetnym dodatkiem do tych sałatek jest alkohol typu adwokat bądź whisky, ale mam jest nadzieję, że dzieci tego programu trochę nie oglądają. Także. Właśnie straciłeś pracę. A my dzięki tobie też. Więc to do następnego razu. Dobrze, to my co? Chyba skusimy się na degustację. Poczekaj, to jeszcze opowiemy ci o wrażeniach. Moi drodzy widzowie, ja bym chciał... Jedz sobie spokojnie, zaraz powiesz, jak to smakuje. Ja bym chciał was bardzo gorąco zaprosić na jutrzejsze wydanie naszego poranka. Wstawaj o 8.30, jak zawsze. Ja za chwilę pogrążę się w łososiu z sosem tatarskim. Właściwie teraz to będę czynił, a Asia, żegnając się, opowie tak, jak to smakuje. Czy ja warto sobie coś takiego przyrządzić od samego rana. Ja tylko powiem, że jest po prostu pyszne, rozpływa się w ustach. Także gratuluję tobie, a nam po prostu zazdroszczę, że mamy taką świetną pracę i możemy sobie branżę tutaj zmienić i gotować. Dostałem informację, że jestem tak głodny, że oczywiście pomyliłem nazwę programu. Wstawać. Dobrze, Jolu? Teraz dobrze? Wstawać. Dobra. Już jutro wstajemy o godzinie 8.30. Pozwólcie teraz nam skonsumować to, co zostało dziś przygotowane, bo padamy, wręcz mdlejemy z głodu. Do zobaczenia jutro z nowymi siłami o 8.30. A jutro będą bardzo ciekawi goście, więc zapraszamy was na jutrzejszy odcinek. Pycha, naprawdę pycha, po prostu pycha. Bardzo dobra. Kurczę.